Dośrodkowanie, jest braka główka i gol! Do końcowej linii boiska w narodniku pola karnego do Michalskiego, po ziemi dośrodkował Majak w rękę któregoś. Gol! Jest! Jest! Gol! 90. minuta gry! Panie Achmed, skończ parę! O, witam. Witam serdecznie, trenerze. Witam serdecznie. Widać mnie, czy nie? Widać. My tutaj poprosimy jeszcze tylko słuchaczy, przed tym jak zaczniemy rozmawiać, czy nas słychać, jak niech tam ktoś da okejka i będzie wszystko dobrze. Ja sobie tu trochę podgłośnię i będziemy powoli zaczynać. Ale myślę, wydaje, że wszystko jest okej. Mnie widać elegancko, tło widać, jest szalik ruchu. Znaczek Widzewa, tutaj ruch widzę jest. No dobra, witam. To są rozmowy tylko sportowe. Ja nazywam się Łukasz Sosenkiewicz. Moim gościem będzie dziś trener niebieskich Łukasz Beretta. Witam cię, Łukaszu. Powiedz mi, co tam słychać u ciebie? Czy już zaczęliście treningi? Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Łukasz Beretta. Zaczęliśmy treningi od poniedziałku w sześcioosobowych grupach. Chcieliśmy jak najszybciej trenować, wyjść z tych treningów domowych, tak aby wszyscy odpoczęli psychicznie przede wszystkim. No i czekamy na decyzję PZPN-u w stosunku Ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi, no bo ta druga liga jest bardzo dla nas ważna w stosunku trzeciej ligi. Jeśli tam będzie ok, no to pewnie my też będziemy mieli szansę grać dalej. No właśnie, bo wy czekacie jako ostatni w kolejności, bo tak pierwsza rusza Ekstraklasa, pierwsza liga, później z początkiem czerwca ma ruszać druga liga, no i trzecia liga na końcu, tak? Czy powiedz mi, czy ta trzecia liga to już jest decyzja związków, Śląskiego Związku Piłki Nożnej, czy ta decyzja należy do PZPN, bo to mnie zastanawia. Ostatni rok, kiedy decyzję ma Śląski Związek Piłki Nożnej, bo akurat on decyduje o tym, ale wiadomo, no, o wszystkim będzie decydowało tak naprawdę, co będzie z drugą ligą, czy oni ruszą, czy oni będą grali. Jeśli oni będą grali, no wtedy mamy szansę. Jeśli nie, to wiadomo, Śląski Związek tylko i wyłącznie czeka na decyzję PZPN. W przyszłym roku trzecia liga już będzie też wchłonięta w PZPN i tam tylko i wyłącznie będą podejmować decyzję. Czyli od przyszłego roku trzecia liga jest włączana na poziom centralny, tak to rozumiem? No, można tak powiedzieć, aczkolwiek no, na pewno po prostu decyzję odnośnie trzeciej ligi będzie nie na dole jakby w związkach, tak jak to jest teraz, tylko też będzie pod PZPN, pod główną centralę. Witam tutaj serdecznie wszystkich na czacie, wszystkich was pozdrawiam, witamy was serdecznie, my będziemy kontynuować dalej rozmowę. Jeżeli ja zobaczę jakieś pytanie, które będzie tutaj do zadania do trenera ruchu, to od razu je zadam. Panie Łukaszu, pan mi powie taką jedną rzecz. Jak wy sobie radziliście z tą kwarantanną? Jak teraz wrócili piłkarze, są sześcioosobowe z drużyny? Wiadomo, że to jest roztrenowanie. Jakie są pierwsze jednostki treningowe, jak się wraca po takich, nie wiem, 7-8 tygodniach do gry? No wiadomo, trzeba sprawdzić, czy tam ludzie nie przytyli, czy wszystko jest w porządku. To jest taki rozruch, jakieś tam bieganko delikatne. Jak to wygląda u was w ruchu? Znaczy no, na samym początku już, gdy się rozchodziliśmy, no nie myśleliśmy, że to będzie tak długi okres. Ciężko właśnie trenerom, ludziom, którzy jakby... Zgubiłem na chwilę Łukasza, ale mam nadzieję, że zaraz wróci tutaj. No, nie wiem, czy... Jestem. O, teraz. A później następnie kombinowaliśmy, staraliśmy się jak najlepiej te treningi urozmaicać, próbowaliśmy różnych metod, jak nie można było biegać. Następnie teraz pod koniec wdrożyliśmy jakby tę aplikację Endomondo. Zawodnicy robili screeny, wysyłali nam screeny ze swoich treningów. Wtedy mieliśmy pogląd, no i teraz jak wróciliśmy na boisko, mamy grupy sześcioosobowe. Pierwszy trening był taki, można powiedzieć, w formie rozruchu. Drugi już jakby sprawdzaliśmy, zrobiliśmy testy Coopera, każdy miał swój telefon, wszystkie jakby środki były zachowane i sprawdziliśmy, na jakim poziomie są. Mogę powiedzieć, że większość drużyny
90% to naprawdę są na bardzo dobrym poziomie, ale zdarzyła się osoba, która przytyła i na pewno będzie pomyślana do konsekwencji i będzie miała czas, aby wrócić do formy. Nie wiem, czy ty mnie, Łukasz, widzisz, ale ja widzę ciebie, jakbyś mi się ładował, więc nie wiem, czy ty widzisz mnie elegancko, wszystko w porządku? Jeszcze raz, mogę powtórzyć, bo teraz właśnie mi cały czas przerywa i troszkę mi tu gorzej słychać. Spróbuję cię tutaj odłączyć na sekundeczkę i spróbuję się jeszcze raz tą połączyć. Może będzie ok? Lukas. To będzie tylko chwilowe, bardzo przepraszamy. No nieraz są takie rzeczy, że tutaj, o, jeszcze raz z Łukaszem, wysyłam mu jeszcze raz i mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko w porządku. Wiem, Witku, dziękuję ci bardzo, że trenera nie było widać. Właśnie jest okej. Teraz jest okej, widzisz mnie, wszystko okej. Teraz widzę tylko siebie, tu nie widzę, nie wiem dlaczego coś tu nie działa, ale to nie musi być. Ważne, że wcześniej miałem problem z jakby zacinało mi się, nie wiedziałem, co do mnie mówisz. Aha, czyli nie, chodziło mi o to, że rozmawialiśmy o tym, jak to jest, jak się wraca po takim roztrenowaniu, tak? Czyli powiedziałeś, że jedni obraz z trenerem był zamazany, ale głos jest okej. Okay. Dobrze, no to jest wszystko w porządku. I mieliście tego, i była osoba, która przytyła, która zjadła trochę więcej kiełbasek i golonek, no ale mam nadzieję, że nadgoni. Tego wam życzę. Myślę, że to nie tylko w ruchu tacy piłkarze się znajdą, bo ja osobiście tak samo jestem plus 7, bo też nie pracuję już 5-6 tydzień, więc no, takie to jest życie. Łukaszu, jak to się stało, że w ogóle zostałeś trenerem Ruchu Chorzów? Bo wiem, że masz dopiero 29 lat, a już jesteś trenerem seniorów Ruchu Chorzów. Opowiadaj. Myślę, że każdy klub, w którym byłem, też przyczynił się do tego, w którym teraz jestem miejscu. Na samym początku, gdy poszedłem do Pogoni Ruda Śląska, był to A-klasowy klub, można powiedzieć. Coś mamy z łączem. Coś jest z łączem i nie można właśnie tutaj. Nie wiem dlaczego. Tam można powiedzieć, że udało mi się utrzymać klub, bo klub miał po pierwszej rundzie 13 punktów. Praktycznie z tą samą ekipą zdobyliśmy 27 i utrzymaliśmy się w okręgówce. I dostałem szansę, bo trener zrezygnował tydzień jakby przed rozgrywkami w Szczakowiance Jaworzno. Następnie tam byłem trenerem. Tam jeszcze też grającym trenerem wcześniej byłem, mogę dodać. I w Szczakowiance też po 13 kolejkach byliśmy na pierwszym miejscu i cały czas były te propozycje już z czwartej ligi, ale no, prezesi mieli też duże ryzyko pod tym, no, jak taka młoda osoba też poradzi sobie w czwartej lidze. Wiadomo, że są tacy zawodnicy bardziej ograni, doświadczeni. No ale w końcu udało się, poszedłem do Gwarka Ornontowice. Mogę powiedzieć, że wtedy, gdy przechodziłem w trakcie, no była to bardzo trudna taka zmiana, wyjście do szatni, nie dość, że tak naprawdę były 3 dni do meczu, znowu coś pozmienić, poznać drużynę, no było to bardzo, bardzo trudne, mając tylko 3 treningi w tygodniu, czasem 4 razy trenowaliśmy, ale później, gdy minęło te 4 mecze, w których ja prowadziłem zespół, przyszła zima, przepracowaliśmy bardzo dobrze ją i praktycznie z drużyny, która walczyła o utrzymanie, zajęliśmy 4. miejsce na wiosnę, znowu udało się zrobić bardzo dobry wynik, aczkolwiek no nie zakładałem, że po tym, bo miałem jeszcze propozycje z innych niezłych, ale gdzieś spadał z ekstraklasy z pierwszej i drugiej ligi, bo tego nikt nie zakładał i że ta oferta tak szybko się pojawi. Na początku gdzieś kibice, którzy mieli u mnie dzieci, bo też tam byłem koordynatorem, dali moją kandydaturę i tak to się gdzieś zaczęło, ale nikt poważnie na początku mnie nie brał, dopiero później jak byłem na rozmowach, jak trener zmyła jakby moje rekomendacje, że też mnie poleca jako trener, wtedy zaczęło się mnie traktować na poważnie, no i wtedy dogadałem się jakby z klubem i zacząłem prowadzić, aczkolwiek no te początki były mocno dramatyczne. No właśnie, wspomniałeś tutaj o trenerze Smyła. Smyła to jest trener, który był do niedawna trenerem Korony Kielcem i to on rekomendował cię do tego, byś został trenerem Ruchu. Tak to jego zastąpił? Tak.
Tak, to ja rozumiem. Tak, czyli dostałeś rekomendację. Powiedz mi, ty masz licencję UEFA, tak? Czyli w razie awansu z trzeciej do drugiej ligi nie będziesz mógł prowadzić ruchu Chorzów. Powiedz mi, czy ty już poczyniłeś jakieś kroki, żebyś mógł mieć licencję UEFA Pro? Do końca nie słyszałem pytania, ale odpowiem, myślę, że zrozumiałem. Jeśli zrobię awans z drużyną, to nie ma problemu. Mogę trenować aż do ekstraklasy, ale mogę powiedzieć, że no teraz jak mieliśmy przed początkiem jakby tej pandemii, dostałem się jakby pozytywnie na kurs, na egzamin. Jeszcze nie, bo to jakby na egzamin, tam jest 100 ponad chętnych i z tych rozmów kwalifikacyjnych wybierałem 24 osoby. Mam nadzieję, że się dostanę i bo mogę powiedzieć, że każdy ten kurs, który tam robiłem, bo robiłem UEFA, później UEFA Elite Youth jeszcze mam, ale to jakby jest tylko i wyłącznie do koordynatorów, a nie do prowadzenia drużyn. No mam nadzieję, że zrobię te UEFA Pro, choć no nie jest łatwo się dostać do szkoły trenerów. No właśnie, tutaj powiedzmy tutaj ludziom, na czym to polega, bo ostatnio zagłębiłem ten temat razem z dziennikarzem Wirtualnej Polski, Markiem Wawrzynkowskim, i wiem, że to tylko 14 czy właśnie 24 osoby, teraz mi powiedziałeś, dostają się rocznie na UEFA Pro z Polski, z całej Polski, tak? Tak, dokładnie, tylko 24 osoby. No to uważam, że to jest strzał w kolano. Ale jak jesteśmy już w tym temacie, to powiedz mi, Łukasz, taką jedną rzecz. Czy ty uważasz, że taki trener z kategorią UEFA nie radziłby sobie spokojnie w drugich ligach polskich, żeby to były polscy trenerzy i żeby tam myśleć, tak jak ty teraz, 29 lat, mogę cię porównać do angielskiego Eddie'ego Howe'a, który wziął kiedyś Bournemouth, wiesz, w National League i na tą chwilę święci czwarty czy piąty sezon już, wiesz, w Premier League. Czyli ty, Łukasz Beretta, mógłby być takim Eddie'em Howe'em w Polsce. No ale wiadomo, że musisz też zdobywać licencje. Te licencje nie są tanie. Te licencje, musimy tutaj powiedzieć, że to jest w granicach UEFA Pro w Polsce kosztuje około 300 tysięcy razem z hotelami, z egzaminami i plus ten zapisanie się na kurs. Więc to nie są małe pieniądze. Czy powiedz mi, czy na przykład ruch Chorzów mógłby ci na przykład, nie wiem, zasponsorować takie właśnie taką licencję UEFA Pro, bo wiąże z tobą przykładowo ten projekt, który ty teraz wprowadziłeś w trzeciej lidze. Już odpowiadam. No mogę powiedzieć, że gdybym zrobił awans, wtedy jakby no mam nie teraz, tylko w przyszłym roku na egzamin, wtedy muszą mnie jakby przyjąć, bo prowadzę drużynę na szczeblu centralnym, wtedy to jest łatwiejsze, aczkolwiek no zrobić awans tak naprawdę nie jest tak łatwo. Bycie trenerem w tak młodym wieku też nie jest takie proste. Gdy robiłem licencję UEFA, wtedy jeszcze można było trenować pierwszą ligę nawet. Można było wtedy trenować z tą licencją pierwszą ligę. Później te obostrzenia szły w dół i UEFA, a można teraz trenować tylko trzecią ligę. Do trzeciej ligi, do. Dokładnie. Są plusy i kurs może mi dużo pomóc. Z każdego takiego kursu miałem dużo pomysłów, dużo inspiracji, ale no myślę, że tu też nie wina do końca PZPN-u, po prostu PZPN ma narzucone z góry, że może tylko robić raz do roku taki kurs, gdyby mogli, to pewnie by robili. Jeśli chodzi o finanse, no to akurat mogę powiedzieć, że mam taki punkt, że gdyby się w razie awans, no to wtedy ruch dołożyłby mnie do tego kursu i byłoby takie ułatwienie dla mnie tego zrobienia. Wiadomo, ten koszt to mniej więcej, no tam jest 14 tysięcy netto, plus zjazdy, staż zagraniczny, to myślę, że to jest około 30 tysięcy. No tak, ale ty już na stażach za granicą byłeś. I Hiszpania była, i Anglia była. Powiedz mi, gdzie ci jest bliżej? Anglia, Hiszpania. Jak byś chciał, żeby ruch grał? Myślę, że no każdy styl jest inny. Na pewno w Anglii, co mi się najbardziej podobało, to wśród, bo głównie oglądałem dzieci, wtedy jak tam byłem, no to mogę różnie od gry seniorów. Grają mocno agresywnie, bardzo szybko, motoryka jest na bardzo wysokim poziomie i większość piłek jest cały czas do przodu. Ale w Hiszpanii najbardziej mi się podobało kontakt trenera z zawodnikami, te umiejętności takie miękkie, utrzymywanie się przy piłce
I jeśli chodzi o całą strukturę i budowę treningu, no to bardziej mogę powiedzieć, że tu bliżej mi do Hiszpanii i czerpałbym z nich jakieś tam wzorce, aczkolwiek no nie można wszystkiego przełożyć na nasze boiska, bo tam są inne obiekty, też całkowicie inny styl życia i zawsze trzeba to dopasować do miejsca, w którym się znajduje. Mi osobiście też bardziej, troszeczkę pasuje bardziej Hiszpania. Witamy tu Mariusza Stępińskiego, który do nas dołączył, Den Volto witam tutaj, witam Was serdecznie, Was pozdrawiam. Jeżeli chodzi o Anglię, to tak samo ja przyglądam się tutaj w Akademii Angielskiej Młodych Chłopców od Under 8 do Under 19, więc tak sobie analizuję grę na żywo. Nigdy w życiu mnie nie interesowała trenerka i nie będzie interesować, ale cieszę się, że Ty miałeś okazję spróbować tej hiszpańskiej, bo to jest moje marzenie. Bo uważam, że hiszpański futbol jest bardzo, bardzo dobry, jeżeli chodzi o taktycznie, właśnie o prowadzenie gry, o kontakty z piłką. Jak byłeś tutaj, powiedz mi, czy ty korzystasz w ogóle z treningów futsal, jak byłeś w Akademii Chorzowskiej, czy jak byłeś w seniorach ruchu, czy ty korzystasz w ogóle z takiej metody jak futsal? Mogę powiedzieć, że miałem do czynienia, bo sam grałem, zrobiłem nawet awans do ekstraklasy jako zawodnik, ale takich treningów mało przeprowadzamy. Jeśli wykorzystujemy halę, to bardziej wykorzystujemy ją do celów takich ogólnorozwojowych. Czasem to jest jakby przerywnik w tym okresie takim przygotowawczym, szczególnie zimowym, to taka jednostka może się zdarzyć, szczególnie jakieś tam balmastery i prowadzenie piłki, ale mogę powiedzieć, że no, uważam na to no, zmiana tych jakby warunków mocno kontuzyjna i bardzo dużo na hali jest kontuzji, szczególnie takie przejście z trawy na halę jest mocno obciążające do zawodników. Łatwiej, jeśli są takie warunki, a u nas są bardzo dobre, no to trenujemy na sztucznej trawie w okresie zimowym. No też, na sztucznej trawie też zdarzają się kontuzje, bo u nas w naszym kochanym Widzewie dwóch piłkarzy z pierwszego zespołu zerwało wiązadła krzyżowe, Przemek Kita i Krystian Nowak właśnie na tej sztucznej murawie, więc też to jest kontuzygenna. Więc to na pewno, tutaj, to... dlaczego pytałem? Pytałem o futsal, bo u nas w drużynie jeden trening jest obowiązkowy w futsalu w tygodniu, żeby dziecko miało jak największy kontakt z piłką, czyli wiesz. W futsalu zupełnie inaczej się gra niż na trawie, więc dlatego to może tutaj tak inaczej to wygląda. Powiedz mi, był pobór do drużyny Ruchu Chorzów. Ile wstawiło się osób, by grać z niebieską merką na piersi, na tym pierwszym poborze, jak zaczęliście? Nie słyszałem do końca pytania, mogę prosić o powtórzenie? Chodzi mi o to, że był pobór do drużyny Ruchu Chorzów seniorów, jak ty zaczynałeś. Ile wstawiło się osób, tak? Razy drzwi. Znaczy my wytypowaliśmy z tego 24 osoby, tak aby były po jednym zawodniku na zmianę, ale mogę powiedzieć, że było około 1000 zgłoszeń i w tym pomógł nam Tomek Ferenc, rzecznik. On dostał szablon ode mnie, jakich zawodników ma odrzucać, bo chcieliśmy się skupić głównie na zawodników z regionu, chcieliśmy te ciąć koszta, więc no też poziom jest trzecioligowy, więc chcieliśmy mocno tu skupić się na naszych zawodnikach z regionu. No właśnie, ja chciałem tutaj zapytać to pytanie. Powiedz mi, czy ten ruch trzecioligowy będzie się opierał na zawodnikach tylko z regionu śląskiego? Bo to bardzo fajne jest. Uwierz mi szczerze, bardzo jestem zadowolony, jak przeczytałem takie coś. Mogę powiedzieć, że no kilku zawodników zostało, którzy są z całej Polski, z drugiej ligi, którzy mieli ważne kontrakty, przeważnie to są młodzi zawodnicy, ale do tej kadry, bo odeszło aż 14 zawodników, kiedy ja odchodziłem, głównie przyszli młodzi zawodnicy, to byli zawodnicy z Akademii, czyli nasi wychowankowie i oni no, dali bardzo, bardzo dużą siłę, motywację w tą pracę, byli głodni sukcesu, wielu z nich na tym wygrało, bo teraz już mają dobre rundy za sobą, bardzo dużo minut, dostali tą szansę. No myślę, że taki ruch ja bym widział, nie taki, bo czasem ostatnio właśnie na live w ruchu dostałem pytanie, jakich zawodników bym chciał dostać. Ja jako trener, no, przychodząc do ruchu, nie chciałem być trenerem, selekcjonerem, że mówię, ja chcę tego i tego i tego. Moim marzeniem by było, aby tych trzech zawodników wychować. Ci zawodnicy, którzy by trafili, sześciu, można powiedzieć, przynajmniej trzech z nich
wybiło się i pomogło Ruchowi awansować do drugiej ligi, tak? To był na przykład Mateusz Bogusz, który teraz jest w Leeds United. Tak, jest, śledzę jego karierę uważnie, uważam, że to perełka. Perełka, mam nadzieję, że już teraz w tym sezonie, jak awansują, będzie mógł zbierać doświadczenie w Premier League, chociaż jakieś tam ogony, 15-20 minut, ale to też ważne. Na jego wiek to fajnie w ogóle, że będzie włączony do drużyny Premier League. Dla mnie fantastyczne. Fajna ta historia ze względu na to, że właśnie ci ludzie właśnie z Okręgu Śląskiego mogą reprezentować swój kochany ruch. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Powiedz mi, live jest o tobie, więc teraz chcę się dowiedzieć, dlaczego ci nie wyszło piłkarsko? Bo wiem, że w 2009-2010 byłeś nawet w Ruchu Chorzów piłkarzem młodej ekstraklasy. Co się stało, że zawiesiłeś buty na korku? Wtedy Ruch, mogę powiedzieć, no miał bardzo dobry skład i ciężko było się przebić. W tej naszej jakby młodej klasie juniorów, gdzie wygrywaliśmy, też było wielu zawodników też ściągniętych. Mogę powiedzieć, że ta szatnia to była nawet w juniorach, już 50-50, było wielu zawodników utalentowanych, tak jak Filip Starzyński, czy tam Bartek Flisz, Schubert, było wielu takich zawodników, którzy no, było 15-16 zawodników na bardzo wysokim poziomie. Akurat no, trenerzy nie postawili. Byłem kilka razy na treningu pierwszego zespołu. Jednostki się dostawały do pierwszego składu. Ja poszedłem na wypożyczenie do Rozwoju Katowice, ale też poszedłem równocześnie na studia. I ten pierwszy rok na AWF jest naprawdę bardzo ciężki pod względem fizycznym. I było mi trudno to pogodzić, granie w Rozwoju Katowice i studiowanie, a nie chciałem tamtego zawalić, też przytrafiła mi się drobna kontuzja. W Rozwoju też, można powiedzieć, był Milik, był Król, Nowak, tacy młodzi zawodnicy, którzy też bardzo dobrze grali. I po Rozwoju właśnie miałem taki moment, dostałem propozycję też bycia trenerem, byłem na studiach i tak mnie to pochłonęło, że jeśli powiedziałem sobie, że już teraz nie jestem na tak wysokim poziomie trener jako zawodnik, a takie miałem ambicje, to powiedziałem, że pójdę w drugą stronę i przynajmniej spełnię się jako trener. No i tego ci życzę, bo pamiętaj o tym, że ja właśnie tak sobie przeglądam historię Ruchu i to jest 14-krotny mistrz Polski, a ma najmłodszego trenera w ogóle chyba w całej Polsce, 29 lat, więc życzę ci tego, Łukasz, żeby ci się udało doprowadzić Ruch do ekstraklasy. Dziękuję bardzo. Wracając do oferty Ruchu, wtedy właśnie to był ten czas. Powiedz mi, czym się kierowałeś? Ty się pytałeś znajomych, nie wiem, rozmawiałeś z małżonką, z rodzicami, jakby przyjąć ten klub, bo ty pracowałeś wtedy w akademii, tak? Jak dostałeś tą... Wiem, że trochę tam cię kibice popchli też, jeżeli chodzi o tą twoją kandydaturę. Jak to się stało w ogóle, że właśnie wszedłeś do tej szatni? Nie, tam nie pytałem. Wiedziałem praktycznie, co się dzieje w Ruchu, będąc 5 lat trenerem, młodzieżowych, także to pod tym kątem nie zastanawiałem się długo, to było jakby spełnienie marzeń moich w tamtym okresie. A teraz jedyne co no, wiadomo, było to ryzyko pod tym kątem, no bo Ruch powiedział też sprawę jasno, postawił, że ze wszystkich rzeczy, których tam prowadzę, muszę zrezygnować i tylko i wyłącznie mogę zająć się Ruchem, ewentualnie tam akademią, którą prowadzę, ale tam mają prowadzić zajęcia inni trenerzy, a ja mam być tylko i wyłącznie do Ruchu. I na pewno było to duże ryzyko pod tym kątem, że no, nie wiadomo było, czy ruszymy, czy pierwsze kolejki były przełożone, a ja już ze wszystkiego zrezygnowałem. Ale i tak wydawało mi się, że to był bardzo, bardzo dla mnie dobry ruch, bo miesiąc życia w Ruchu, przepracowaliśmy obóz i cała struktura klubu no, jest, mogę powiedzieć, profesjonalna i mam nadzieję, że szybko wrócimy tam, gdzie nasze miejsce. No właśnie, to muszę się tutaj o to zapytać. Czy waszym celem w tym sezonie jest awans, bo na tą chwilę macie 6 punktów straty do Śląska, 2 punkty straty do bytomskiej Polonii. Jak to wygląda? Jak to w klubie o tym się mówi? Tu mogę powiedzieć na samym początku, właśnie chyba też padło na mnie wybór, bo prezentację, którą przeprowadzałem do jednego z linii głównych, to, że nie mówiłem, że zrobię awans, że od razu w rok wygramy wszystko, tylko powiedziałem, że ten pierwszy rok będzie na budowę zespołu
i naszym celem będzie utrzymanie, bo spadliśmy z ekstraklasy, spadliśmy z pierwszej ligi i z drugiej ligi i zawsze cel był w ekstraklasie, nie, ale w pierwszej, drugiej lidze to był awans. I moim zdaniem było dużym błędem to, że była wymiana trenera, presja kibiców, wiadomo, w ruchu jest ogromna, tysiące zmian, a te zmiany zawsze były jeszcze gorsze. Więc ja dałem jakby cel utrzymanie w pierwszym sezonie i tak raz na początku było bardzo ciężko, bo pierwsze trzy mecze to były dwie porażki i remis, minus dwa punkty i jeszcze trzy kolejki przełożone, to byliśmy długo na ostatnim miejscu, ale końcówka była bardzo dobra. Teraz no już była taka presja kibiców i ludzie, wiadomo, pracownicy wszyscy nakręcili, żebyśmy awansowali. Ja nie jestem tego do końca pewny. Wiadomo, na pewno mielibyśmy bardzo duże szanse, ale Śląsk miał przewagę i bardzo dużo tych zawodników z ekstraklasy schodziło do trzeciej ligi. I to była bardzo, bardzo dobra drużyna, myślę, że nie trzecioligowa. I myślę, że to było błędem, że za bardzo jakby to było nakręcone na awans, a nie wiadomo, czy ten awans by był. Jeśli by go nie było, mogłyby być znowu zmiany. Ja uważam, że jak tych zmian by było jak najmniej, co pół roku byśmy wymieniali dwóch, trzech zawodników, to w tym drugim roku byśmy taką zbudowali drużynę, taki kolektyw, że jakbyśmy weszli już do tej drugiej ligi, to bylibyśmy też bardzo, bardzo mocną drużyną. No tak, a teraz nie ma presji, przepraszam. Teraz nie ma presji, jest trzecie miejsce, robicie swoje i możecie zaatakować, bo nie wiadomo, jak wpłynie pandemia koronawirusa na piłkarzy Śląska Wrocław. I już nie, wiesz, ja uważam, że właśnie pan Sztylka, który jest dyrektorem w Śląsku, robi bardzo dobrą robotę, tam obserwuje to też i właśnie będzie chciał wprowadzić rezerwy do drugiej ligi ze względu na to, że się piłkarze będą ogrywać na lepszym szczeblu. Tak? I z niektórych tych będzie mógł korzystać później w ekstraklasie. Ale uważam, że teraz ta wyjściowa sytuacja ruchu trzeciego miejsca, który może zaatakować na tą drugą ligę, jest jak najbardziej realna. Tak, no na pewno szansa jest, tym bardziej, że skład mieliśmy, myślę, że mamy bardzo dobry. Też jeśli zdobyliśmy wtedy 30 punktów, teraz przyszło kilku ciekawych zawodników. Jedyne co, no to tam Łukasz Janoszka miał kontuzję w pierwszym meczu i wypadłby na dłuższy okres, dopiero teraz trenuje, więc jakbyśmy grali, to w tych meczach na pewno by nie zagrał, więc teoretycznie nasze takie najmocniejsze wzmocnienie by wypadło na kilka kolejek i byłaby szansa, a pod kątem presji, no to nie, to mogę powiedzieć, że presja w ruchu Chorzów jest bardzo duża, bo kibice są mocno wymagający, wszyscy pamiętają tu czasy ekstraklasy, wicemistrzostwa Polski, grę w pucharach, bo to nie było tak dawno, a teraz jak przyjeżdżają drużyny, nic im nie ujmując, bo czasem są też dobrze zorganizowane, wiadomo, teraz już to u nas coraz lepiej wygląda, ale na samym początku to myślę, że te drużyny były dużo lepiej zorganizowane niż my i nie było tak łatwo, a ta presja była ogromna. Wszystkie drużyny też, które z nami grają, no też chcą wygrać i tylko czekają, aż będą grali z ruchem u siebie, no to jest prawdziwe święto i do tego momentu, gdy na mnie idzie, gdy nie strzeliłem bramki, no to mecz jest bardzo, bardzo trudny. Tutaj pisze Dawid Frankowski, że my coś o tym wiemy. Tak, my widzę, też przekonaliśmy się, jak to w tych ligach jest, powoli się pniemy w górę. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy w pierwszej lidze i ominiemy te drugie i te wszystkie inne miasteczka, w których rozgrywamy teraz mecze, gdzie jest naprawdę bardzo trudno i tu masz rację, zgadzam się z tobą. Ale powiedz mi tak, jakbyśmy mieli się trochę rozmarzyć. Przychodzi do ciebie wróżka i mówi ci, że spełni twoje trzy życzenia. Jakich piłkarzy na dziś byś sprowadził do trzecioligowego ruchu? Czyli znowu te same pytania, można powiedzieć, co ostatnio. No na pewno teraz już wiem mniej więcej, no kto będzie u nas, kto nie będzie u nas, no to na pewno też chciałbym napastnika, który będzie podejmie rywalizację, albo byśmy zagrali na dwóch napastników, bo teraz to by było ciężkie do zrobienia. Nie chcę mówić nazwiskami, bo niektóre rozmowy już trwają i później by było ciężko może kogoś zakontraktować, choć wiadomo, nie wiadomo, jak to będzie wszystko wyglądało. Mogą być pozycje. Napastnik, wiem. Napastnik to na pewno. Naszego składu
I reszta, no to myślę, że na tyle mamy mocny skład, że więcej bym nie potrzebował. Wiadomo, że jeśli miałbym możliwość wybrania, no to myślę, że przewaga Widzewa nad Ruchem jest taka, że ma nowy stadion. O tym porozmawiamy właśnie. Czy ten stadion dałby nam, my mamy stadion, dał nam to ogromnego kopa, tak? Ale też pamiętaj o tym, że i w drugiej, i w trzeciej lidze musieliśmy tak zostać na 2 lata. Trochę za dużo, no ale niestety. Takie są realia, więc powiedz mi, czy Ruch Chorzów, jeżeli by miał nowy stadion na Cichej, powstałby obiekt na 15-16 tysięcy, czy to by napędziło klub tylko infrastrukturalnie i tylko jeżeli chodzi o marketing, czy też lepsi zawodnicy by chcieli grać dla Ruchu? Znaczy, ja mogę powiedzieć, że już teraz, jeśli organizacyjnie to lepiej wygląda, to już teraz jest dużo, że zawodnicy chcieliby u nas grać, więc to już się poprawiło. Jeśli był nowy stadion, No coś tam się znowu zacięło. Halo Łukasz, czy mnie słyszysz? Bo jeśli wszyscy myślą, że teraz Widzew jest dobrze zorganizowany, ma kibiców, to ta druga drużyna się położy, a przeważnie to ona się motywuje, trener drużyny przeciwnej powie tylko, że grają z Widzewem w Łódź i wszyscy wychodzą, są naładowani i teraz powiedzą, ja im teraz pokażę, oni teraz nie wygrają i będziemy świętować tutaj, nie wiem, remis, zwycięstwo na stadionie Widzewa i wszystko zrobią, żeby taki klub nie awansował wyżej. No, trzeba sobie z tym liczyć, że jeśli wszystko jest na tip-top, no ta presja jest bardzo duża i ten spokój tylko i wyłącznie w klubie może trenera, zawodników uratować, aby po tym jednym meczu, bo tu każdy mecz myślę, że będzie dużą, dużą presją nawet, żeby nie robić jakiejś rewolucji, tylko po prostu dalej robić swoje, jeśli zawodnicy zaskoczą, poczują też zaufanie od zarządu, od trenera, to wtedy na pewno zaczną grać na bardzo wysokim poziomie. No i tutaj widzisz, dałeś mi do myślenia, no, oczywiście myślę już o tym dość długi czas, że te zmiany w Widzewie w tych, na przestrzeni 4 lat nie były też konieczne, bo jeżeli byśmy próbowali grać tymi chłopakami od początku i gdzieś tam robić jakieś kosmetyczne zmiany, 2-3 zmieniać, a tu takie wymienianie składu w 70% niczego nas nie nauczyło. Mam nadzieję, że teraz w tej pierwszej lidze pójdzie nam troszeczkę zupełnie inaczej. Nie będziemy tutaj rozmawiać o Widzewie, bo program jest o Ruchu Chorzów, ale akurat łączy nas wiele, bo 2 wielkie kluby, które po prostu podupadły i trzeba je podnieść jak najszybciej. Na twoim Instagramie przeczytałem takie dwa ciekawe cytaty. Pierwsze to jest, jeśli praca jest twoją pasją, nie przepracujesz w życiu ani minuty. To ile ty minut przepracowałeś w Ruchu? No jestem już trenerem teraz już około 7 lat, tak? Także trochę już tego jest. Też pod kątem niektórych rzeczy było tak, no nie zawsze w Ruchu było kolorowo, nie zawsze wszystko gdzieś tam było na czas, więc tak naprawdę zostali w pewnym okresie ludzie, szczególnie w tym czerwcu, no szczególnie tylko i wyłącznie, którzy to robią z pasji i z miłości do tego klubu i do tej piłki nożnej, a nie dla pieniędzy. I myślę, że ten cytat też właśnie pod tym kątem był, bo wielu trenerów czy ludzi, których wiadomo, tak, można to teraz porównać do tego, gdzie ci ludzie, którzy teraz chcą być w Ruchu, byli w czerwcu. Nikt się nie odzywał, nikt nie chciał być i wtedy naprawdę był duży problem. Teraz organizacyjnie wszystko staje na nogi i coraz więcej ludzi chce być. I to jest ta mądrość właśnie wtedy prezesa, żeby dobrać tych pracowników, takich, którzy są rzetelni, no i mnie jako trenera, aby też wyselekcjonować tych zawodników, którzy naprawdę pójdą w ogień za ten klub. Powiedz mi, kto na dzisiaj jest prezesem Ruchu, bo ja jestem niedoinformowany. Właśnie przed chwilą mi też dzwonił i dlatego tam mi zacina czasem, jak rozmawiamy, Seweryn Siemianowski, były zawodnik, na początku dyrektor UKS-u Ruchu Chorzów i teraz prezes klubu. No to pozdrawiamy prezesa. Już powolutku będziemy kończyć, więc niedługo będziesz mógł z nim porozmawiać. Ja tutaj muszę jeszcze powiedzieć, że live'a mogłem zrobić dzięki Tomkowi Ferencowi, który jest rzecznikiem Ruchu Chorzów.
Procesznikiem prasowym oczywiście. Chłopak Widzewiak, bo pochodzi on z Końskich i tam był bardzo potężny fan klub widzewski. Na tą chwilę jest rzecznikiem prasowym Ruchu, więc jak widzisz, te historie Widzewa i Ruchu łączą się na wielu płaszczyznach. Nie da się tego po prostu ominąć. Jak tutaj kolega napisał, Widzew, Ruch, jest nas dwóch i tą drogą idźmy. Ja ci życzę tutaj na zakończenie, żebyś mógł kontynuować swoją pracę w Ruchu nie tylko z pasji, żebyś mógł zarabiać też dobre pieniądze, żebyście awansowali do ekstraklasy, bo tam jest wasze miejsce. Życzę ci 15 majstra, tak jak to się mówi na Śląsku. I co, no, Łukasz, dziękuję ci za rozmowę. No, naprawdę była bardzo przyjemna rozmowa, bardzo fajnie mi się z tobą rozmawiało. Masz tutaj czas, chwilę, żebyś coś mógł powiedzieć do kibiców niebieskich, do kibiców czerwonych, to bardzo proszę. To ja życzę, żebyśmy przynajmniej mogli się spotkać. No, jak nie teraz w lidze, to przynajmniej, żeby udało się zorganizować taki sparring, może, no myślę, że najlepiej na stadionie Widzewa. Wtedy by było to duże święto. Jeśli teraz ten czas kwarantanny, pandemii minie, to myślę, że wszyscy by byli głodni takiego meczu. Gdyby taki mecz był zorganizowany, to by była super, super sprawa do obu klubów. Wiem, że przyjaźnisz się z Maćkiem Szymańskim, więc no, powiedz mu, że jest taka inicjatywa, my ją poprzemy, zorganizujemy. Ja tam chętnie nawet do klubu też mogę wykonać telefon, nie widzę problemu. Jakieś tam znajomości są, więc naprawdę to był fajny pomysł na przykład na taki jakiś, nie wiem, Dzień Dziecka czy coś zorganizować, mecz pomiędzy Widzewem i Ruchem. Kiedyś, lat temu, 15 nawet, tak było, 15 lat temu, kiedy powstawała zgoda przed meczem Widzewa i Ruchu w Lidze, w Ekstraklasie, wtedy rozegraliśmy sparring między kibicami Widzewa i Ruchu na początku, a później odbył się mecz i to było fajne. I czemu właśnie z taką inicjatywą nie wyjść? Ja na przykład napiszę od razu do pana dyrektora Szymańskiego, że tu Łukasz dał propozycję zagrania meczu Widzew Ruch. Na pewno byłby to zioł. Tutaj pojawia się Michał Waczek, pojawił się też Łukasz Masłowski, który na koniec live'a wskoczy, też go pozdrawiamy, były dyrektor Widzewa Łódź. Więc no Łukasz, no co, wszystkiego najlepszego ci życzę jeszcze raz, już się z tobą nie będę dwa razy czy trzy razy żegnał. Wszystkiego dobrego i obyście awansowali, aby ten czas pandemii działał na plus dla Ruchu, a na minus dla waszych rywali. No. No, my zawsze skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie. Jeśli my przepracujemy to w 100%, to będziemy zadowoleni. Też życzę temu Widzewowi. Myślę, że tu akurat jesteście na najlepszej pozycji, żeby być w pierwszej lidze, także myślę, że z tym nie będzie problemu. Ja też mam taką nadzieję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj polski Eddie Hall, czyli Łukasz Bareta, 29-letni trener Ruchu Chorzów. Ja tak mogę wam tylko napomknąć, że dogadałem się, Pablo jeszcze tu pisze, że mecz z Ruchem na 110-lecie. To by było mistrzostwo w ogóle. Dlaczego dział marketingowy nie myśli o takim... Ach, ale zaraz będę o tym myślał, zaraz jak skończę live. Dogadałem się już tutaj z kapitanem niebieskich Tomaszem Foszmańczykiem i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli porozmawiać tak, jak rozmawiałem z tobą. No co, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dzięki, Łukasz, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.